Kiedy niespodziewanie zapowiedziano kolejne wydanie Risena, tym razem na konsolę 9. generacji, w tym również na Switcha, to przykuło to moją uwagę. Z prostego powodu, osobiście cenię sobie Risena trochę bardziej niż Gothica, mimo że do obu tytułów od Piranha Bytes naprawdę lubię wracać. Jednak twórcy gry zapowiedzieli, że jest to tylko i wyłącznie port samej gry. Można więc z radością powiedzieć, to ten sam Risen z 2009 roku. Jak i również troszkę z pewnym rozczarowaniem powiedzieć, to ten sam Risen z 2009 roku. Każdy gracz, któremu nie obcy jest termin RPG i lubi gry komputerowe, na pewno na pewnym etapie swojego życia spotkał się z Gothiciem. Witamy w kolonii! Kultowym tytułem wszystkich Polaków, który jest ogarnięty podobną czcią, jak co po niektóre polskie zabytki. Nie ma co się dziwić, gdyż duża liczba fanów tytułu wywodzi się ze świetnego przygotowania gry na nasz rynek, dzięki bardzo dobremu dubbingowi postaci oraz faktowi, że sama gra była świetna pod względem fabuły, która wciągała gracza. Mechanicznie, powiedzmy, że było średnio. Po trzech częściach Gothica Piranha Bytes połasili się o wydanie całkowicie innego tytułu, zrywającego ze światem Gothica. Tak narodził się Risen. Gra, która z jednej strony w wielu aspektach różniła się od gotyckiego RPG, a z drugiej strony w dużym stopniu inspirowała się największym hitem studia Piranha Bytes. Po raz kolejny wchodzimy w buty bezimiennego bohatera, który w wyniku zbiegu kilku okoliczności rozbija się na wyspie o nazwie Faranga. Nasz rozbitek na gapę próbował przepłynąć morze na statku Inkwizycji, jednakże sam rejs został przerwany przez ogromnego stwora atakującego statek, na którym to oczywiście nasz bohater się znajdował. Podczas samej walki mogliśmy ujrzeć również postać towarzyszącą nam na ekranie głównego menu, czyli nikogo innego jak Inkwizytora Mendoza. Który to Inkwizytor próbował walczyć z owym monstrum, jednak ze słabym skutkiem, gdyż koniec końców statek został zniszczony. Będąc już na wyspie, musimy stawić czoła różnym przeciwnikom, jakimi są dzikie zwierzęta, gnomy, grobowe ćmy czy inne reptiliańskie stwory. Podobnie jak w Gothicu, tak Risen daje naszemu bohaterowi możliwość przynależności do jednej z frakcji, starających się przejąć władzę nad Farangą. Mamy do wyboru obóz bandytów prowadzony przez Dona Estabana, któremu nie podoba się panosząca się wszędzie Inkwizycja, przywłaszczająca sobie własności innych oraz ich złoto. Możemy również przyłączyć się do samej Inkwizycji. Jej członkowie uważają, że chronią ludzi przed licznymi niebezpieczeństwami, które pojawiły się na wyspie. Trzeba wspomnieć, że na Farandze podczas naszego pobytu pojawiają się liczne trzęsienia ziemi. Sprawiają one, że spod ziemi na powierzchnię wydobywają się różne dziwne starożytne kaplice oraz jaskinie. Skrywają one w sobie nie tylko mnóstwo dóbr oraz złota, lecz również mnóstwo przeciwników gotowych ich bronić. Zarówno Inkwizycji, jak i bandytom zależy na zdobyciu tych bogactw. Każdemu z trochę innych pobudek, jednak to do nas należy wybór, komu pomożemy w tej rywalizacji. Dobra, fabularnie chyba starczy. Osobiście lubię nazywać Risena jako tego Gothica z piratami, czy też tego lepszego Gothica, gdyż to od tej części zaczyna się kolejna trylogia gier Piranii, która dosyć mocno inspiruje się pirackimi zacięciami, monstrami, czy też szantami. Może to jest jeden z tych powodów, dla których Risen jest mi bliższy. To właśnie klimat pierwszego Risena oraz projekt miasta portowego Farangi powoduje, że chcę mi się wracać do tego tytułu. Jedynka może nie jest tak piracka jak kolejne części, jednak zaszczepiono w niej pewien zalążek korsarskiego życia. Mechanicznie jest o wiele lepiej niż w Gothicu i to jest na plus, gdyż drewniane sterowanie z jedynki i dwójki do tej pory śni się w moich najgorszych koszmarach. Nie trudno zauważyć, że Risen śmiga na tej samej drewnianej ramie co poprzednie gry, jednak dobrze, że usprawniono pewne elementy interfejsu czy mechanik. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to ten sam Risen z 2009 roku, więc nie uświadczymy tutaj żadnych ulepszeń pod względem załatania gry, jeżeli chodzi o jakieś drobne błędy. Jedyne co zmieniono to oczywiście dostosowanie sterowania do konsoli Switcha oraz zmiana interfejsu i ekwipunku dziennika oraz statystyk bohatera. Ma to swoje plusy, gdyż możemy w ogóle cieszyć się Risenem w trybie przenośnym, jednak jest też kilka rzeczy, których ze względu na wiek gry nie dało się przeskoczyć, albo były źle te zmiany przemyślane. Na pierwszy rzut można się doczepić do wielkości czcionki. Nieraz przeczytanie opisu zadania czy też jakiegoś przedmiotu będzie wyzwaniem, gdyż w trybie przenośnym literki są bardzo drobne. Kolejną rzeczą, która może irytować, to walka z wieloma przeciwnikami. Bezimienny bardzo często gubi fokusa na danym przeciwniku, co nieraz spowoduje to, że nasze ataki
ataki adwersarza po prostu nie trafią. A co za tym idzie, nasz bohater skończy z twarzą w ziemi. Gra w Rizena wymaga sporej ilości samozaparcia i skupienia, by przyzwyczaić się do walki oraz do skrótów klawiszowych. To też nie jest tak, że Rizen dopiero teraz wyszedł na konsolę, bo w 2009 roku posiadacze Xboxa 360 mogli zagrać w ten tytuł również na padzie. Dlatego ci, którzy grali w 2009 roku w Rizena, mogą poczuć déjà vu, widząc ten sam interfejs z tamtych lat. Pod względem audiowizualnym to ten sam Rizen, którego znamy od lat. I dla mnie jest to ogromny atut, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej, uwielbiam wracać do tej gry ze względu właśnie na klimat. Graficznie może nie zachwyca, ale też nie odstrasza. Po prostu dla mnie jest to ten lepszy gothic. Klimat farangi, muzyka, humor oraz w późniejszych etapach gry sama walka są tym, co sprawia, że do Rizena chce się wracać. Na Switchu gra działa stabilnie, trzymając pułap 30 fps w otwartych przestrzeniach. O wiele płynniej tytuł śmiga, gdy zwiedzamy zamknięte i mniejsze lokacje, jak jaskinie czy nawet domy. Gra wtedy mniej obciąża podzespoły i zyskuje na płynności. Jednak muszę z bólem serca ostrzec przed długimi ekranami ładowania gry. Trzeba mieć na uwadze to, że ten tytuł wywodzi się z 2009 roku. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że widać, iż jest to twór Piranii. Są postacie, które da się lubić, prosty zamysł fabularny z rywalizacją dwóch frakcji, starożytne bóstwo grożące światu oraz bezimienny bohater. To jest trochę tak jak przepis na, nie wiem, Karpatkę, która zawsze wychodzi. Wyszło dobrze w 2001 roku, wyszło dobrze w 2009 i dalej wychodzi dobrze w 2023. Jasne, może odrobinę trącić myszką, ale to jest ten sam dobry Rizen. Jeżeli nie macie alergii na troszkę starsze gry lub chcielibyście wsiąść do machiny czasu i wysiąść w 2009 roku, to myślę, że zakup Rizena jest jak najbardziej bardzo dobrym pomysłem. Dla mnie powrót do tego tytułu zawsze jest udany i bardzo się cieszę, że mogłem teraz ten powrót przeżyć na Nintendo Switch. Oczywiście posiadacze nowszych konsoli Microsoftu i Sony też mogą się cieszyć taką możliwością. Co więcej, wraz z premierą Rizena na konsolę pojawiła się również aktualizacja do cyfrowych wydań gry na PC. Dodano w niej dostęp do polskiej wersji językowej, której wcześniej nie było. Moim zdaniem warto wrócić na falangę. Nie wątpię, że fani się ze mną zgodzą. A jeżeli są na sali wielbiciele gothica, którzy jeszcze nie zagrali w Rizena, to powinni jak najszybciej to nadrobić. Z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Rizenie oraz jaka frakcja jest waszą ulubioną. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia.